Dzień dobry, witam Państwa. Na ostatnim też już w związku z końcem wystawy spotkaniu, tutaj wykładem naszym czwartkowym. I to spotkanie chciałabym poświęcić takiej może mało oficjalnej stronie działania historyka sztuki, ale muszę przyznać z własnego doświadczenia, że bardzo pasjonującej. Mianowicie zastosowaniu badań, różnych badań technologicznych w naszej codziennej praktyce właśnie w badaniu obrazów. I taki jest też tytuł związany, tytuł tego mojego wykładu teraz, historyk sztuki detektywem, bo mam nadzieję, że Państwo zgodzicie się ze mną pod koniec mojego wykładu, że nasza praca ma bardzo wiele właśnie z działań detektywistycznych, w których wspomagani jesteśmy właśnie przez różnorodne technologie. Ja w mojej opowieści też siłą rzeczy, ponieważ mamy niewiele ponad godzinę, skupię się na fotografiach w podczerwieni, ponieważ to właśnie tą technologię wykorzystaliśmy przy badaniu obrazów do wystawy, do szukania podrysowań. A czym one są i na czym polega ta technologia, to dowiemy się w trakcie mojej opowieści. Historyk sztuki, bo od tego chciałabym zacząć, bardzo wiele ma wspólnego właśnie z dawnymi koneserami, z miłośnikami sztuki. Tutaj widzimy obraz z XVII wieku, który pokazuje, w jaki sposób sztuka była podziwiana, odbierana, ale też czego od niej niejako oczekiwano. Widzimy tutaj dwóch mężczyzn, którzy zajęci są rozmową o obrazie, który stoi przed nimi. Być może jesteśmy w kolekcji, w kunstkamerze jakiegoś kolekcjonera. Widzimy też różne inne obiekty sztuki, które on kolekcjonuje. I całe to zbiór, całe to zgromadzenie sztuki miało służyć jednemu celowi. Miało służyć z jednej strony karmieniu ciekawości tych, którzy byli zainteresowani sztuką, ale jednocześnie prowokować do rozmowy, prowokować do tego, ażeby oceniać pod kątem estetycznym najczęściej, czyli to, jak artysta sobie poradził z rozwiązaniem tematu, jak sobie poradził z kolorystyką, z patrzeniem też na jego rękę, czy była ona wprawna, czy była ona uczona, ale w taki sposób techniczny, byśmy powiedzieli. I trzeba przyznać, tutaj jesteśmy w XVII wieku, że sposób badania sztuki do początku wieku XX niewiele się zmienił. To znaczy zadania stawiane przed historykiem sztuki cały czas oparte były właśnie na takim koneserskim postrzeganiu badania obiektów. I najważniejsze było to oko konesera, który ze względu na swoją wewnętrzną intuicję oceniał obraz jako dobry, zły, autentyczny, czy też kopię. I tutaj prezentuję Państwu wnętrze galerii w Berlinie, gdzie tutaj jest Max Friedlander, o którym za chwilkę powiem kilka słów, i Wilhelm von Bode, dyrektor muzeum, ale jednocześnie byli to bardzo znani historycy sztuki. Przede wszystkim dla nas tutaj Max Friedlander będzie taką postacią istotną, ponieważ oprócz bycia w ogóle historykiem sztuki, zajmującym się historią sztuki również niemieckiej, ale sztukę niderlandzką, można powiedzieć, skodyfikował tych wczesnych mistrzów niderlandzkich, skodyfikował w imponującym dziele swojego życia. Tutaj jest jego poprawione angielskie tłumaczenie, już poprawione. Ale on, badając te obrazy, korzystał właśnie jeszcze z swojej wewnętrznej intuicji. Tutaj cytat z jego eseju właśnie o koneserstwie, ponieważ nie ma go po polsku, to przepraszam, ale cytat przytoczyłam po angielsku. Natomiast ogólna wymowa tego jego opinii na temat oceniania dzieła sztuki, atrybuowania go, to on opisuje to w taki sposób, że od pierwszego rzutu oka, jeżeli ktoś przynosi mi obraz, to ja wiem, że w tym przypadku jest to memling. I ja nie muszę analizować go dokładnie, nie muszę wzajemnie, nie muszę go rozpatrywać jakoś dogłębnie. Ja po prostu wiem, jest to intuicja, która jest we mnie.
I trzeba przyznać, jakkolwiek za chwilkę przytoczę przykłady, które tą intuicję trochę jednak burzą, to znaczy jej ten prymat, ale dzisiaj my, badając dzieła sztuki właśnie tymi nowymi technologiami, używamy tych technologii nie jako wyroczni, ale raczej jako pomocy naukowych, jako takich narzędzi, które często pomagają nam sprawdzić, czy intuicja właśnie tych koneserów z początku wieku XX była słuszna, czy nie. I tutaj chciałam to podkreślić, że wciąż to oko, wciąż aspekt estetyczny i taki trudny nawet do wytłumaczenia, czym on jest, wciąż pozostaje w mocy i wciąż jest, ma taką wartość rozstrzygającą. Natomiast tutaj chciałam Państwu pokazać takie fałszerstwo, które wstrząsnęło opinią publiczną w latach 30., a w zasadzie w latach 40. wstrząsnęło opinią publiczną. Jest to obraz, dzisiaj już możemy to w 100% powiedzieć, Hanna van Meegerena, który był uznany za jedno z wczesnych dzieł Vermeera przez znowu jednego z takich tuzów historii sztuki, Abrahama Brediusa, którego z kolei publikacja, katalog dzieł zebranych Rembrandta jest wciąż uznawany jako taki zasadniczy punkt odniesienia, więc jest to bardzo ważna postać też w historii sztuki. I Bredius bez zastrzeżeń uznał, że jest to rzeczywiście wczesny obraz Vermeera. Uznał to na podstawie właśnie tej swojej wewnętrznej intuicji, wewnętrznego przekonania. A ponieważ był w pewnym sensie uznawany wręcz za takiego papieża, historyków sztuki, to nawet jeżeli były jakieś głosy sprzeciwu, to one szybko umilkły. Natomiast fałszerstwo wyszło na jaw w nieoczekiwany dosyć sposób, ponieważ po wojnie w 1947 roku ów van Meegeren był oskarżony o współpracę z nazistami. Między innymi jako miał sprzedawać dzieła dawnych mistrzów właśnie nazistom. I on wtedy powiedział, że te dzieła, które on sprzedawał z atrybucjami dawnych mistrzów, wszystkie były przez niego namalowane. Więc jedyne, o co on może być oskarżony, to fałszerstwo, ale nie kolaboracja. No i to też kosztowało go tylko rok z życia, a nie wyrok śmierci. I tylko dzięki temu, przynajmniej na tym etapie, czyli w roku 47, fałszerstwo jego, fakt, że nie jest to obraz autorstwa Vermeera, wyszedł na jaw. Natomiast ta sytuacja miała też brzemienne skutki dla właśnie przewartościowania myślenia o historii sztuki, o jej metodach, gdzie to zaufanie do oka koneserskiego, jak się okazuje, mogło być zwodnicze i że historycy sztuki zaczęli szukać innych, takich twardszych dowodów, które by im pomagały w badaniu dzieł sztuki. I takie technologie były już im dostępne. Najpierw były one w użyciu przez konserwatorów, później właśnie, między innymi zainspirowane tą sytuacją, zaczęli po nie sięgać już historycy sztuki przy badaniach atrybucyjnych, czyli przy ustalaniu autora, przy badaniach też chronologicznych. I to chyba te dwie podstawowe części, te sfery, w których oni się poruszali. I tutaj właśnie współczesne metody badania malarstwa, wybór. Dlaczego wybór? Ponieważ tych metod jest dużo. Opowiem tylko o metodach, które wykorzystują. Po pierwsze są nieinwazyjne, czyli nie robimy krzywdy dziełu i które wykorzystują metody rejestrowania fal. To znaczy będziemy mówić o zdjęciach w promieniowaniu rentgenowskim, w ultrafiolecie i w podczerwieni. Jeszcze tutaj tak tytułem opowieści, wstępu. Mamy też do czynienia, czy też do wyboru, inne metody. Metody właśnie te inwazyjne. Do takiej najczęściej używanej to jest pobieranie próbek. Jak możecie Państwo sobie wyobrazić, one są malutkie, ale wciąż musi być obraz, musi mieć taką możliwość, żeby można było kawałek z niego wyjąć. Następnie jest z niego robiona próbka i możemy stwierdzić, jaki jest przekrój warstw. Dzięki temu możemy też je zanalizować chemicznie. Jest to bardzo przydatna metoda. I jest też drugą metodą na ustalenie chronologii powstania dzieła do dzieł namalowanych na desce. To jest dendrochronologia, czyli badanie wieku drewna, które pozwala nam ustalić oczywiście też z
ze świadomością marginesu błędu ustalić czas, w jakim dana deska mogła zostać uzyskana. Natomiast my przyjrzymy się tym kilku metodom nieinwazyjnym, które wykorzystujemy w naszych badaniach. Pierwsze to będzie właśnie promieniowanie rentgenowskie. I tak na tym polega ta metoda. Znaczy mamy obraz, chcemy sprawdzić, czy są w nim jakieś na przykład zmiany, czy są przemalowania. Zasada polega na tym, że promienie rentgenowskie są wysyłane właśnie z takiego źródła promieniowania w obraz, a pod spodem wkładamy kliszę. Może być to klisza taka analogowa, jaką znamy z prześwietleń też ciała, albo obecnie są to też klisze cyfrowe, natomiast one też rejestrują promieniowanie i na nich utrwala się obraz. A w jaki sposób on się utrwala? Otóż promienie, przechodząc przez dzieło, są zatrzymywane przez metale ciężkie. I tutaj dla nas jest to tyle istotne, że jest to bielołowiowa, czy właśnie czerwień ołowiowa. Bielołowiowa jest materiałem, który był szeroko wykorzystywany również przy mieszaniu z innymi kolorami. W związku z czym, jeżeli na przykład artysta miał taki pomysł, że najpierw namalował jedną kompozycję, a później zmienił zamysł i namalował drugą, to w prześwietleniu rentgenowskim będziemy mieć obraz jakby obu z nich, czyli będziemy mieć informację o tym, że coś wcześniej znajdowało się właśnie w planach artysty. Ale rentgen pomaga nam również zrozumieć, jak na przykład obiekt jest zbudowany. I tutaj w naszej praktyce na przykład jak tryptyki są łączone, czy są łączone właśnie za pomocą gwoździ, czy może są to łączenia drewniane, wtedy nie będziemy mieć żadnego śladu jakby po nich w rentgenie. I tak wyglądały nasze badania. My również badamy rentgenem niektóre z naszych obrazów, nie do tej wystawy, która obecnie trwa, ale przy różnych naszych właśnie pytaniach atrybucyjnych. I to jest taki klasyczny rentgen. Z tyłu ustawiana była klisza, no i zdjęcie było wykonywane. I tutaj Państwo widzieliście odwrocie tego obrazu. To jest obraz, który znajduje się na galerii stałej. I tak wygląda jego prześwietlenie. To też jest taka technologiczna ciekawostka. Dysponujemy wielkością, konkretną wielkością tej kliszy, więc możemy robić zdjęcia tylko fragmentarycznie. Nie zrobimy rentgenu całości. I to jest właśnie, prezentuję tutaj taką jedną kliszę, która pokazuje Chrystusa, fragment Chrystusa ukrzyżowanego. I tutaj to, co nam mówi rentgen. Tutaj widzimy zmiany kompozycji. Tak jest namalowane, jak widzimy, to jest ta część tu, ale wcześniej ewidentnie był on szerzej namalowany. Po prostu artysta zmienił zdanie. Są również widoczne kity, czyli wiemy, to jest pomocne przy badaniach w celach konserwatorskich, wiemy, jak duże partie kompozycji były przemalowane. Jeżeli jest taki kit, to znaczy, że pod spodem jest już tylko, znaczy pod warstwą malarską, którą widzimy, że ona jest nałożona przez konserwatorów, że ona jest uzupełnieniem, nie jest częścią tą pierwotną dzieła. Ale musimy pamiętać, że rentgen robi zdjęcie na przestrzał, w związku z czym otrzymujemy również zdjęcia, takie jak tutaj. To są dwie części, to są odwrocia jednego skrzydła. Z jednej strony mamy, o tym obrazie jeszcze będę mówiła więcej, mamy mszę świętego Grzegorza, z drugiej strony mamy postać Chrystusa jako ogrodnika. No i co widzimy tutaj? Tu widzimy obydwie kompozycje, ponieważ zdjęcie rentgenowskie pokazuje nam przód i tył siłą rzeczy, ponieważ promienie przecież przechodzą na przestrzał, co sprawia, że nie każdy element możemy równie dobrze zidentyfikować, ponieważ czasami te elementy po prostu nakładają się na siebie, zwłaszcza biele tutaj nam się zacierają. Drugi typ badania to jest zdjęcie w promieniowaniu ultrafioletowym i tak wygląda zdjęcie wykonane w ten sposób. One służą nam przede wszystkim do identyfikacji przemalowań i sprawdzania stanu zachowania werniksu i wieku werniksu. To znaczy nie ustalimy, jak stary jest werniks,
ale ustalimy, w jakich fazach, czy też które poszczególne części były wcześniej, które były później. Dzięki temu też możemy powiedzieć, co było przemalowywane. I teraz jest tak, że z wiekiem te warstwy werniksu nabierają fluorescencji, czyli to, co świeci najbardziej, jest najstarszą warstwą. Natomiast te, tak jak tutaj widzimy, te czarne kreski werniksu, to oznacza, że one zostały nałożone najpóźniej, co zgadzałoby się też z taką intuicją, ponieważ one się znajdują na pęknięciach wzdłuż desek, z jakich złożone jest podobrazie tego obrazu. Czyli obraz namalowany jest na kilku deskach połączonych ze sobą. No i jest to materiał, drewno jest materiałem, który cały czas pracuje, więc one czasami ulegają spękaniom, następują wykruszenia. I w tych momentach, w tych miejscach jest ingerencja konserwatorska. I takie zdjęcie właśnie w promieniowaniu ultrafioletowym jest w stanie nam powiedzieć, które są jakby najświeższe z tych ingerencji. Ale to jest raczej taka metoda pomocnicza, która wielu, że tak powiem, sekretów o obrazie nie zdradzi. I ostatnia tutaj z tych metod, którą zaprezentuję i ta, której poświęcę najwięcej uwagi, to fotografowanie czy też rejestrowanie obrazu w podczerwieni. I mamy dwa typy takich możliwości, jakimi dysponujemy. Może być to podczerwień bliska i ona jest tutaj tak dla zainteresowanych. My fotografowaliśmy nasze obrazy w takim odcięciu fal między 900 a 1100 nanometrów. I tak to wyglądało. I dla rozróżnienia z następną metodą, o której opowiem za chwilkę w literaturze, to jest IR. I dysponowaliśmy właśnie takim aparatem cyfrowym, który jest dostosowany do robienia zdjęć w podczerwieni. Tak wygląda proces rejestrowania takiego obrazu. Potrzebujemy lampę, która oprócz światła widzialnego będzie też emitowała światło podczerwone. Naświetlamy nim obraz, jednocześnie to światło jest ciepłe, ono też jakby nagrzewa w pewnym sensie, oczywiście w taki kontrolowany sposób nam obraz i następnie ta wiązka światła odbija się od obrazu, który jest rejestrowana przez aparat fotograficzny. I ten aparat, którym my dysponowaliśmy, ma możliwość rejestrowania właśnie światła podczerwonego i ma filtr, który odcinał światło widzialne. Nie wchodząc już w takie technologiczne szczegóły, dzięki temu uzyskujemy obraz tego, co znajduje się pod warstwami malarskimi. Tak jak w przypadku tego obrazu, który właśnie pokazywałam, czyli ukrzyżowania Petera Cooka van Alsta, gdzie przyjrzymy się, to jest zdjęcie pokazujące nam podrysowanie. To są te linie tutaj i też tutaj, widoczne pod warstwami malarskimi. I w tym wypadku, tak samo w twarzy Marii Magdaleny, widzimy, jak ta twarz była narysowana i jesteśmy w stanie zobaczyć właśnie to podrysowanie, któremu poświęcona jest część wystawy, czyli rysunku przygotowawczego wykonywanego przez artystę bezpośrednio na zagruntowanym podłożu. I o tym, do czego te badania mogą nas doprowadzić, za chwilę opowiem, ale chciałam jeszcze pokazać tą drugą metodę, której niestety nie mieliśmy w pełni na podorędziu. Ona rejestruje zdjęcia w podczerwieni tej dalszej. W zależności od aparatu, w zależności od urządzenia, to może być właśnie od 1100 nanometrów do nawet 2200. I są różnorodne kamery, które to rejestrują, bo to już nie jest aparat, tylko rejestrowany jest widok taki ciągły. W zależności od tego, jak ona jest skonstruowana, takie parametry ona może osiągać, bo też one są różnorodne i w zasadzie ośrodki badawcze, które używają tego typu kamer do badania obrazów, korzystają z kilku typów i one są dosyć indywidualizowane. I zasada jest ta sama, czyli też jest naświetlany obraz, też mamy filtr odcinający światło widzialne, tylko mamy po prostu ten rejestrator, mamy kamerę, to jest infrared reflektografii, czyli reflektografia w podczerwieni, ta metoda tak się nazywa i dla rozróżnienia ma taki skrót IRR.
I kilka z naszych obrazów mieliśmy szczęście i możliwość zbadania właśnie kamerą, która w tej technologii rejestruje obraz. Właśnie różnica jest taka, że w aparacie fotograficznym, który jest dostosowany i robi fotografię w podczerwieni, mamy po prostu zdjęcie w tym wąskim przedziale promieniowania. Natomiast taka kamera nie robi co prawda zdjęcia takiego, które mamy od razu. Ona rejestruje obraz, ale rejestruje go na każdym jakby z poziomów tego promieniowania, czyli nie odcina, jakby nie robi w takim szerokim przedziale, tylko jesteśmy w stanie wydostać zdjęcia na takim poziomie promieniowania, jaki byśmy chcieli. Dlatego to jest zapis właśnie bardziej, byśmy mieli to porównać, filmowy niż zdjęciowy. I taki efekt osiągamy tutaj przy tym świętym Hieronimie. To jest obraz, który badaliśmy. I ja tutaj pokazuję Państwu zrzuty z ekranu właśnie na trzech różnych długościach fal i to jest właśnie zróżnicowanie, co można zobaczyć. To jest na 965 tutaj. Tak jest różnica 1350, a tak 2350. Czyli jeszcze raz, jak widzimy, są różnice czasami. Jest tak, że w zależności od długości fali mamy szczęście, że na przykład pigmenty, które przykrywają nam podrysowanie na konkretnej długości fali, nie jest ono widoczne, bo pigment na przykład zielony albo błękitny zakrywa nam, jest niepenetrowalny jakby dla fal o tej długości, natomiast właśnie na innej długości możemy je zobaczyć. Tutaj akurat nie mam takiego przykładu, ale dlatego badacze chętnie sięgają po tą metodę, bo ona daje możliwość wejrzenia jakby w szerszym spektrum. I teraz już przejdę do meritum, czyli jak wykorzystujemy fotografię w podczerwieni w badaniu malarstwa. I tutaj przykład obrazu, który pokazywałam na początku, kuszenie świętego Antoniego, który znajduje się też właśnie w naszych zbiorach. Tak wygląda ten obraz na zdjęciu w podczerwieni. I tutaj ograniczenia właśnie fotografii w podczerwieni. Te elementy, które wykonane są na czerwono, czerwoną farbą, będą łatwe do sfotografowania w podczerwieni, ujawni się pod nimi podrysowanie, zakładając, że ono tam jest. Bo teraz jeszcze nie wiem, ile z Państwa jakby było na wystawie i czytało o tym, czym jest podrysowanie. Otóż, tak jak wspominałam, jest to ten szkic przygotowawczy, nanoszony przez artystę bezpośrednio na zagruntowane podłoże. On może być nanoszony na różnorodne sposoby, może być nanoszony wolną ręką, może być kopiowany. Natomiast my w fotografii w podczerwieni uzyskamy obraz tego rysunku przygotowawczego, jedynie jeśli będzie on wykonany czarnym materiałem na białym podłożu. To jest pierwsza zasada. Jeżeli będzie to materiał czerwony, a były takie materiały jak czerwone ziemie, czy tusze też o odcieniu czerwonym, nie zobaczymy go, ponieważ jest to niewidoczne dla podczerwieni. Albo, jeżeli mamy pecha i warstwy malarskie, które przykrywają podrysowanie, są wykonane z pigmentami miedziowymi, czyli będą to kolory błękitne albo zielone, wtedy nie zobaczymy podrysowania, nawet jeżeli ono się znajduje. I tutaj mamy fragmenty ubioru tej postaci wykonane takimi lekkimi błękitami i one są bardziej kryjące i mamy trudność z zobaczeniem tego podrysowania na nim. I teraz to, co ukazuje nam fotografia w podczerwieni, to jest kilka rzeczy. Możemy dzięki podczerwieni zidentyfikować, w jaki sposób wykonywany właśnie był rysunek przygotowawczy. Czy był on nanoszony wolną ręką, czy na przykład kopiowany, albo na różne sposoby przenoszony. Bo musimy też pamiętać o tym, że zwłaszcza w badaniu malarstwa dawnego, XV-wiecznego, nawet XVI-wiecznego, brakuje informacji o tym, jak artyści działali. Wtedy wszystko polegało na nauce w warsztacie, na praktyce warsztatowej, a nauka nie przebiegała tak, jak dzisiaj byśmy sobie to wyobrażali w akademiach. W związku z czym każdy warsztat miał trochę inne zasady działania i też styl, w jakim wykonywane było podrysowanie, mógł też się różnić. I tutaj
akurat na tym obrazie, to jest przykład, który prezentujemy też na wystawie, podrysowanie, jak możemy wywnioskować z linii, jest takie bardzo szybko nanoszone. Tak jakby artysta rysował bezpośrednio właśnie na tym podłożu, traktując je niejako jakby taką kartę, na którą nanosi obraz, a nie przerysowując go z wcześniej przygotowanego, dokładnego wzorca. I możemy to też, właśnie to jest widoczne dzięki tym liniom podrysowania, które są czytelne na zdjęciu w podczerwieni. Sytuacja wygląda inaczej. Na obrazie, który wykonany jest, nazywamy to przez naśladowcę Jana Hossarta, ale jest to wzorowanie się na kompozycji bardzo popularnej, czyli jest przypuszczenie, że ona funkcjonowała w wielu wersjach, ale właśnie w tym zakomponowaniu, że były wykonywane kopie. Do kopiowania najlepiej jest mieć jakiś wzór do przerysowywania, który będzie stanowił jakby taką podpowiedź, podporę dla artysty. I dowód na wykorzystanie przez artystę tutaj kartonu, czyli takiego wzoru w formacie 1:1, który następnie był, akurat w tym wypadku, był przekalkowany. To wyglądało tak, że mamy kartę, na której jest kompozycja. Z tyłu ta karta jest zaczerniona i artysta przykłada go do zagruntowanego podłoża, na którym odciskają się linie właśnie te, które są kalkowane. I tutaj mamy przykład na to, że po pierwsze widzimy, że te linie są właśnie takie dosyć sztywne, czyli tak jakby ktoś po prostu wodził po linii, która jest przygotowana, ale jednocześnie mamy przykład na w pewnym sensie zmianę zdania przez artystę. Najpierw przygotował dłuższy palec, który widzimy tutaj w podrysowaniu, ale z jakichś względów, pewnie zachowania proporcji, zdecydował się, że jednak ręka Madonny musi kończyć się wcześniej, w związku z czym wziął karton, przyłożył go kawałek w innym miejscu i znowu odrysował ten kształt. Czyli tutaj widzimy, że badanie podrysowania, niejako zaglądanie przez ramię artyście, pozwala nam zrozumieć, jak niektóre obrazy, jak niektóre dzieła powstawały. I podobną sytuację mamy z obrazem, który jest kopią według Jana Valença de Coca, również w naszej kolekcji. Tak wygląda jego podrysowanie. Jak widzimy, ono jest znowu tak jakby było prowadzone według jakiegoś szablonu, jest bardzo takie proste, nie jest skomplikowane. I kiedy porównamy je, ten obraz, porównamy z obrazem, według którego jest to on kopią. I tak też właśnie Friedlander, o którym wspominałam na początku, on właśnie tym swoim koneserskim okiem zauważył tą zależność, odnotował ją. Również to samo wskazuje nam podrysowanie. Tutaj nie wiem, na ile to jest czytelne, ale często te zdjęcia niestety w podczerwieni nie są tak bardzo wyraziste. Natomiast porównajmy te dwa podrysowania. Tutaj mamy dwóch świętych, świętego Antoniego i świętego Pawła. I zauważmy, to jest ten obraz, który jest, ma być pierwowzorem, ma być tym wyjściowym. Kiedy przyjrzymy się podrysowaniu, to te wszystkie linie tutaj, jakimi jest narysowany jeden ze świętych, są taką dokładną siateczką szrafowania, czyli takiego kreskowania. Tak jakbyśmy patrzyli, jak artysta narysował całą tą kompozycję, wymyślając ją niejako i traktując jako taki autonomiczny wręcz rysunek. Natomiast tej całej szczegółowości, tej całej precyzji brakuje w tym dziele, które jest w naszych wybiorach. Nie ma mowy o szrafowaniu, a szrafowanie było takim wyznacznikiem dla artysty, jak zbudować światłocień. To jest budowanie bryły w obrazie. Więc tutaj mamy tylko odrysowane kontury postaci, tak jakby ten wzór, ten projekt mógł być zrobiony na dwa sposoby. I wydaje się, że raczej nie był on przerysowany z tego rysunku, raczej mógł być przerysowany z obrazu. Często była taka praktyka, że artyści kładli na gotowy, już wykonany obraz, który im się wyjątkowo podobał, albo który był po prostu dostępny im, przezroczystą kartę i odrysowywali zarys kompozycji. Później
taki, powiedzmy, rysunek pośredni służył im do wykonania właśnie kartonu, tak jak tutaj, z którego mogła być przerysowana kompozycja. Drugim przykładem, którego niestety nie mamy, jakby nie mam zdjęcia tutaj na przykład tego przenoszenia wzorcu w naszych zbiorach, to jest metoda zwana przepruchą, czyli taki wzór był niekalkowany, karton był niekalkowany, tylko był nakłuwany wzdłuż linii kompozycji i następnie przykładany znowu do tej zagruntowanego podobrazia i było przepruszany przez nie czarny węglowy pył. Dzięki temu na podobraziu zostawały czarne kropki, które następnie artysta łączył i w ten sposób miał znowu przekopiowany ten wzór, na którym wykonywał kompozycję. Podrysowanie pozwala nam między innymi na zidentyfikowanie autora, ustalenie autorstwa. I tak jak w obrębie tej grupy, to są obrazy, które znajdują się u nas w muzeum. Na początku obraz Madonny z Dzieciątkiem identyfikowany był właśnie tą koneserską, estetyczną metodą jako dzieło mistrza z Frankfurtu. Natomiast te dwa były uznawane za gorsze i uznawane jako dzieła z kręgu mistrza. Natomiast zanim mieliśmy okazję je zbadać, monografista mistrza z Frankfurtu uznał, że sytuacja jest odwrotna i tak one są teraz opisane. I my, wykonując badania, odkryliśmy, że jakby ta sytuacja właśnie tak wygląda, o czym mówi nam podrysowanie. Przyjrzyjmy się tym liniom. One znowu są takie bardzo sztywne. Tutaj też widzimy, one są wręcz bardzo proste. Nie mamy zbytnich linii szrafowania. Ta forma jest w taki bardzo prosty sposób kształtowana. Znowu jakbyśmy mieli do czynienia z odwzorowywaniem projektu, który jest kopiowany, który w taki bezpośredni sposób jest po prostu przenoszony. Natomiast zupełnie inaczej to podrysowanie wygląda w przypadku tych dwóch postaci, czyli świętego Franciszka i Marii Magdaleny, gdzie widzimy, że artysta z taką pieczołowitością, z bardzo dużym zaangażowaniem przygotował podrysowanie, delikatnie kształtując tutaj czy światłocień na dłoniach świętego, czy też oznaczając rysy postaci. I tutaj mamy do czynienia ewidentnie z ręką mistrza, który też modyfikuje swój pomysł w ramach właśnie tworzenia tej kompozycji, a nie powiela wzorzec, który miał jedynie skopiować. Dzięki podrysowaniu również, dzięki zdjęciom w poczerwieni, możemy również identyfikować zmiany w kompozycji, czyli nie tylko rentgen daje nam taką możliwość, ale również podczerwień. Tutaj taki dosyć ciekawy przykład obrazu Lukasa Cranacha starszego, on nie jest w naszej kolekcji. Ten obraz wykonany jest na pergaminie, który naklejony jest na desce. Lukas Cranach był znany z tego, że ułatwiał sobie w ogóle sam proces tworzenia obrazów. Stworzył wielki warsztat, w którym praca była bardzo usystematyzowana, była świetnie zorganizowana i znany był też z takiej właśnie ogólnej szybkości. Często wykorzystywał właśnie pergamin, materiał, który jest wykonywany ze skóry zwierzęcej. Najczęściej pergaminy były wykorzystywane do jednak rysunków albo do wykonywania rysunków na nich, tudzież miniatorsko, ale Cranach wykorzystywał też w swoich obrazach je do tworzenia portretów, ponieważ ta karnacja, którą, czy też kolor, jaki ma pergamin, pozwalał mu na takie szybkie uzyskanie karnacji skóry. I właśnie tutaj tak mamy do czynienia w tym portrecie burmistrza. Natomiast zdjęcie w podczerwieni ujawniło, że zanim ten pergamin stał się podłożem dla portretu burmistrza, to wcześniej zaplanowana była tutaj głowa kobieca, która przez badaczy jest interpretowana jako, bo oni bardziej rozczytali ten rysunek, jako Maria Magdalena unosząca przez anioły. I tutaj rzeczywiście możemy zauważyć, mamy nos, są oczy, kawałek twarzy i włosy. Dzięki temu możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że artysta najpierw miał jakiś szkic,
który wykonał na pergaminie, który znalazł się w jego pracowni, być może właśnie przygotowany pod inną kompozycję, pod inne zamówienie, ale w momencie, kiedy albo zmienił zdanie względem tego rysunku, albo wydał on mu się mniej ważny wobec tego zamówienia na stworzenie portretu, chwycił pergamin i naniósł na niego właśnie zarys kompozycji, zarys portretu tego mężczyzny. Więc takie sytuacje też możemy odkryć. Sam proces też twórczy w warsztacie artysty ujawnia się przed nami dzięki właśnie z fotografii w podczerwieni. Możemy również prześledzić, jak artysta zmieniał zdanie, albo raczej umieszczał informacje, które być może przekazywały jego stosunek do danej sceny. Tutaj jest obraz Harry'ego Medeblesa, pejzaż z Lotem i jego córkami. W tle płonie Sodoma. Jest to scena biblijna, w której Bóg ukarał biblijne miasto za brak wiary, za bluźnierstwo, za odejście od bycia religijnymi i spalił je. Natomiast artysta, tutaj widzimy podrysowanie tego kawałka, gdzie mi to świeci, gdzie, zauważmy, w podrysowaniu tutaj te kamienice mają takie ostro zakończone szczyty. To jest typowy element architektury północnej. Zaobserwujemy tego typu rozwiązania architektoniczne w miastach północnych, tak jak tam, skąd pochodził Harry Medeblesse. Ale już na obrazie zdecydował się on na bardziej takie jakby kopułowe, półkoliste zakończenie tych kamienic, być może sugerując rozwiązania jakby dalej, bardziej takie dalekowschodnie. Ale ciekawszą jeszcze taką ingerencją artysty, czy też inwencją artysty, tutaj zaplanował po prostu mostek łączący wieżę z jakimiś innymi zabudowaniami. Natomiast tutaj namalował świątynię przypominającą tempietto. I teraz, kiedy uświadomimy sobie, że ten obraz powstał w momencie bardzo ostrych dysput, takich teologicznych, pomiędzy protestantami a katolikami, a Henry Medeblesse był po stronie protestantów, możemy wysnuć takie przypuszczenie, oczywiście będzie to tylko przypuszczenie, że specjalnie zdecydował się on na umieszczenie w obrębie tego miasta ukaranego przez Boga właśnie budowlę, która przypomina tempietto, przypomina katolicką, było nie było, budowlę Rzymu. Tutaj mamy taką historię możemy wysnuć. Ale zmiany mogą być również, można powiedzieć, w mniejszym znaczeniu, ale również mają znaczenie dla kompozycji. Tak jak tutaj w przypadku tych zaproszonych, przypowieści o zaproszonych przez ucztę, gdzie tutaj w głębi mamy pejzaż i widzimy taką ostro zakończoną skałę w takim typie dosyć malowniczym, moglibyśmy powiedzieć patinirowskim, od Joachima Patinira, który był wynalazcą, nazwijmy to w ten sposób, pejzażu i rozwiązań pejzażowych. Widzimy, że artysta na początku zaplanował zupełnie inaczej tą przestrzeń, która otwiera się za sceną, która rozgrywa się na pierwszym planie. Zaplanował, tak jak tu możemy to zaobserwować, jakieś miasto, rozwiązanie architektoniczne z bramą miejską, z wysoką wieżą, prawdopodobnie kościoła, ale nie zdecydował się na wykorzystanie tego podrysowania, tylko wykonał właśnie ten pejzaż jako taki bardziej naturalny, być może wychodząc z założenia, że już jest za dużo architektury w całej tej kompozycji, i że jednak to, co widać w prześwicie, to, co widać w oddali, warto pozostawić właśnie takie bardziej dzikie, bardziej naturalne. Możemy również dzięki zdjęciom w podczerwieni zajrzeć właśnie w niektóre jeszcze miejsca kompozycji. Tutaj, przyglądając się temu obrazowi, naszą uwagę zwrócił ten fragment, który przypominał nam trochę postać, ale do końca nie byliśmy pewni. Natomiast zdjęcie w podczerwieni upewniło nas, że tutaj w tle, za postaciami trzech króli, tutaj widzimy kapelusz jednego z nich, zaplanowana była jeszcze za kolumną jedna postać. Być może była to postać kobieca, bo
na to mógłby wskazywać ten jej strój z takim tutaj wykrojonym dekoltem. I z jakiegoś względu znowu artysta nie zdecydował się na umieszczenie jej w obrazie, a byłaby to jedyna, oprócz Madonny, byłaby to jedyna postać kobieca, która by się tutaj znalazła. I też taka informacja, dlaczego tutaj jest jaśniejsza ta warstwa malarska, a to ze względu też na sam proces powstawania obrazów. Obrazy były niejako malowane od tyłu, to znaczy najpierw były malowane te części pejzażowe i rezerwowana była przestrzeń na postaci. I dopiero, to jest dla nas taka sugestia, że dopiero na etapie wykonywania kompozycji artysta zdecydował się na zmianę tej koncepcji, czyli podjął decyzję już w trakcie malowania, czyli najpierw zarezerwował tutaj tą przestrzeń na umieszczenie tam postaci, a ponieważ kolory, warstwy farby były nakładane laserunkowo, czyli dopiero nawarstwianie ich tworzyło konkretny kolor, to fakt, że zdecydował się po czasie, sprawił, że mamy tutaj do czynienia jakby niejako z takim duchem, z cieńszą warstwą malarską tutaj. Możemy również dzięki zdjęciom w podczerwieni spróbować odnaleźć relację, jaka łączyła obiekty, które często nie należą do jednej kolekcji, i spróbować rozwiązać zagadkę, jak one miały się względem siebie. To jest obraz, który mamy u nas w zbiorach, przepowiednie Sybilli. I dzięki wizycie badaczki z Louvru wiemy, że w zbiorach Wren znajduje się rysunek, który do złudzenia przypomina naszą kompozycję. Oczywiście jest bardziej rysunkowy, można powiedzieć, ta linia jest taka dużo bardziej płynna niż sposób kształtowania naszych postaci, no, zwłaszcza jeżeli porównamy profile Sybilli, no, nasz jest trochę taki prostszy, bym powiedziała. Natomiast pojawiło się pytanie, jaka relacja łączy te rysunki? Czy jeden jest, czy to na przykład byłaby kopia, takie przerysowanie naszej kompozycji, czy może odwrotnie, czy być może nasz obraz byłby wzorowany na tym rysunku. I znowu z pomocą przyszło nam zdjęcie w podczerwieni. To jest to zdjęcie z naszego obrazu tutaj, tego małego hercika. I tak jak widzimy, na obrazie tutaj dla nas będzie ważna linia jego grzbietu. Jest taka cały czas gładka, nie ma żadnych występów. Natomiast kiedy przyjrzymy się tej linii w podrysowaniu, to jest ona poprowadzona w taki bardziej niespokojny sposób. I podobny sposób wyrysowania tej linii, tej grzbietu tego pieska odnajdujemy na rysunku. Co może być dla nas znowu wskazówką, że nasz obraz był wykonany właśnie na podstawie tego rysunku ze względu na tą małą, na ten mały element, który je łączy. Ale często tego typu badania zostawiają więcej pytań dla nas niż dają odpowiedzi. I tutaj po tym zaprezentowaniu różnych możliwości, jakie dają zdjęcia w podczerwieni, chciałam opowiedzieć Państwu o tym właśnie, co, jak one odniosły się, w ogóle badania technologiczne, jaki dały efekt dla naszego tryptyku, tryptyku opłakiwania. Tryptyk ten, który Państwo możecie znać właśnie z naszej wystawy, w zbiorach Muzeum Narodowego znajduje się praktycznie od początku jego istnienia. Został zakupiony w 1862 na aukcji dzieł Johanna Petera Weyera w Kolonii. I od tamtej pory tworzy tutaj zrąb naszej kolekcji. Tak wyglądają jego skrzydła w rozłożeniu. W scenie centralnej jest opłakiwanie Chrystusa. Tutaj mamy mszę świętego Grzegorza z postacią donatora. Natomiast na drugim skrzydle mamy postać też donatorki, fundatorki z świętym, który obecnie jest identyfikowany jako święty Jodok. A tak wyglądają skrzydła po zamknięciu. I tu mamy scenę Nolime Tangere, wykonaną w en grisaille, czyli imitującą rzeźbę
sposób, który był szczególnie popularny w XV wieku i później jeszcze na początku XVI wieku również był przez artystów wykorzystywany jako taki ukłon w stronę wielkich mistrzów XV wieku. I jednym z pytań, które wyłoniło się przy badaniu naszego tryptyku, to atrybucja. Czy rzeczywiście jest to dzieło Jeana Belgamba? Z Belgambem jest ten problem, że jak Państwo możecie też to przeczuwać, nie jest to artysta jakoś powszechnie znany. Natomiast jest, szczęśliwie są udokumentowane jego dzieła. To jest dla nas o tyle ważne, że jeżeli mamy rachunki za wykonanie dzieła, a taki rachunek jest wobec, zaraz wytłumaczę, co widzimy, wobec obrazu, z którego tutaj mamy to zdjęcie w podczerwieni, tak naprawdę reflektogram. Wiemy, że ten poliptyk Trójcy Świętej z Anszem był wykonany na pewno przez Belgamba. Tej pewności teraz już nie mamy co do naszego obrazu, bo znowu, nasz tryptyk był identyfikowany przez badacze na podstawie koneserskiej oceny porównywania poszczególnych elementów pomiędzy różnymi dziełami, które nie zawsze musiały okazać się dziełami danego artysty. To jest ten problem. I teraz porównaliśmy podrysowanie w naszym obrazie z tym udokumentowanym. Dlaczego tutaj to są te naklejone takie, taka mozaika? Otóż, no właśnie, to jest zapis z takiej kamery, to jest reflektografia w podczerwieni, możliwy obraz akurat jest tylko poprzez nagromadzenie takich poszczególnych zrzutów z ekranu. To jeszcze jest technologia taka analogowa. I teraz jak wyglądają w zbliżeniu dwa elementy, dwa fragmenty dłoni, które sprawiły, że porównanie tutaj kwestionuje autorstwo Belgamba w naszym obrazie. Przyjrzyjmy się, jak tutaj jest kształtowana ręka. Takimi szybkimi pociągnięciami, bardzo szkicowymi. Tak jakby artysta nie przejmował się zbytnio ani kształtowaniem formy, ani trójwymiarowością, tylko wyznaczał sobie linie, które mają określać jakby strukturę ręki, mają wyznaczać jej kształt, natomiast nie dopracowywał tego rysunku w precyzyjny sposób. Inaczej sytuacja wygląda na naszym obrazie. Przyjrzymy się tutaj zarówno dłoni Chrystusa, jak i dłoni Marii, tutaj chyba najbardziej jest to widoczne i kawałkowi jej rękawa. Ta linia jest bardzo taka grzeczna, jest uporządkowana, jednocześnie jest dużo szrafowania, czyli tego kreskowania, które ma wskazać przestrzenność postaci, ma pokazać, jak budowany jest światłocień. I te dwa typy rysunku paradoksalnie mają kolosalne znaczenie, ponieważ mówią o dwóch różnych sposobach myślenia, o budowaniu w ogóle kompozycji, o budowaniu postaci w obrazie. Więc to porównanie sprawia, że mamy głos przeciwko autorstwu Belgamba, bo tak jak mówię, ten obraz jest o niezaprzeczalnym jego autorstwie. Ale są też elementy, które sprawiają, że jednak zastanawiamy się, że a może jednak jest to dzieło kogoś, kto co najmniej znał praktykę warsztatową mistrza z Douai, właśnie Jeana Belgamba. To jest fragment naszego obrazu, zdjęcie w podczerwieni, a to jest fragment tego Chrystusa, którego widzieliśmy przed chwilą. Zaskakująca jest zbieżność w kształtowaniu rysów postaci Chrystusa. Ponieważ tak jak tutaj ona jest chyba najbardziej czytelna w tym obrazie, twarz Chrystusa nie została narysowana tak, jak moglibyśmy sobie w taki najprostszy sposób, czyli najpierw owal, a później dopiero jakieś tam zaznaczenie kształtu brody, tylko artysta narysował od razu kształt twarzy Chrystusa, od razu z brodą, od razu z tym wycięciem na dole. To jest taki indywidualny bardzo rys. Jednocześnie oczy też zostały zaznaczone takimi, oczodoły zostały zaznaczone takimi kółkami. Ten sam sposób myślenia o budowaniu formy widzimy w naszym tryptyku, w tryptyku opłakiwania. Również twarz Chrystusa jest zaznaczona tym takim specyficznym rozszczepieniem na brodzie, właśnie takim, który ma pokazywać zarost Chrystusa. I też jego oczy zostały pierwotnie zaplanowane właśnie takimi kółkami.
I dzięki temu zdjęcie w podczerwieni oferuje nam też głos za zbieżnością, przynajmniej w takiej techniki warsztatowej, w tych dwóch obrazach. Natomiast pytanie pozostaje otwarte. Ale jest dużo więcej zagadek jeszcze, czy też pytań, które ujawniły się nam przy badaniu właśnie naszego tryptyku opłakiwania. On był przez badaczy był interpretowany jako ufundowany przez tą parę pokazaną na skrzydłach. Mężczyzna jest umieszczony w obrębie mszy świętego Grzegorza i był identyfikowany w związku z tym jego imię jako Gregoire. Natomiast kobieta, której patronuje święty Jodo, jej imię było odczytywane jako Jocin w związku z tym. Natomiast kiedy znowu przyglądaliśmy się, badaliśmy podrysowania, przyglądaliśmy się fotografiom w podczerwieni, okazało się, że to podrysowanie, które jest tak precyzyjne i rzeczywiście artyście musiało sprawiać też dużą wagę, przywiązywał do wykonywania go, nagle w portrecie tego mężczyzny nie możemy zauważyć ani jednej linii podrysowania, co oznacza, że został on wykonany przez kogoś innego i został wykonany później. Został wykonany na kompozycji, która wcześniej już była wykonana, która była już gotowa i został domalowany właśnie w obrębie mszy świętego Grzegorza. Czyli wiemy teraz, że nie był on pierwotnie tutaj donatorem, nie był tym, który ufundował jako jeden z dwojga ten tryptyk. Badacz Robert Genaille ustalił również nazwiska, jak mu się wydawało wówczas, tej pary fundatorów na podstawie herbów, które znajdują się na obu skrzydłach. No i znowu, wydawać by się mogło, że jest to dosyć pewien dowód. Mamy w dwóch miejscach umieszczone herby, na pewno jest to ród muskrą. Już niezależnie od tego, jaka jest relacja pomiędzy tym dwojgiem, mamy do czynienia z fundacją rodową rodu muskrą. No ale wykonaliśmy właśnie nie tylko zdjęcia w podczerwieni, również rentgen i to na dole to jest rentgen dolnej ramy tego skrzydła tutaj. I może jest to mało czytelne, ale herb wygląda w ten sposób. To jest takie moje zdjęcie z telefonu, ale tak on wygląda z bliska. Natomiast i to jest jego zarys tutaj, tej tarczy herbowej. Ona jest taka ledwo wyraźna, bo po prostu te pigmenty nie są rejestrowane tak mocno przez promieniowanie rentgenowskie. Natomiast możemy zobaczyć, że ten napis, który tutaj widzimy, jego fragment. Ten napis jest napis w języku francuskim, jest Simon Désir. Ten napis jest powtórzony na wszystkich częściach ramy, czyli trzy razy występuje i występuje jeszcze na klęczniku fundatorki, tutaj w postaci takich banderolek, w związku z czym jest on dosyć istotny i powtarzany wielokrotnie. Mianowicie tutaj mamy do czynienia z tym, że ta tarcza herbowa zakrywa tą część mon, czyli litery, które układają się w ten napis. Ale widzimy, że były one wcześniej namalowane na tej ramie. Czyli znowu, dzięki rentgenowi wiemy, że ta tarcza jest domalowana, że nie była tutaj pierwotnie zaplanowana. No tak, ale co zrobimy w takim wypadku z herbem fundatorki? Tutaj znowu to jest rentgen, to co widzimy. I to jest ten herb, który mamy tutaj. I okazuje się, że w obrębie tej tarczy herbowej mamy dwa elementy, które świecą inaczej niż cała reszta. Ten element, na nim jest wykonana część kompozycji, prawdopodobnie jest związany z ingerencją konserwatorską, to znaczy został dodany w trakcie konserwacji, żeby łatwiej było na nim nanieść kompozycję, ale co do tego nie możemy mieć stuprocentowej pewności. Ale tu mamy taki dosyć regularny kształt, który odpowiada kształtowi kołnierza turniejowego. Jest to figura heraldyczna. W związku z czym mamy kolejną informację, którą przyznam, że jeszcze nie wiemy, co zrobić, ale że w tym herbie, który ma w
obecnym układzie, układ małżeński, czy też związany z dwoma rodami, z tej strony owego rodu muskrą, z tej strony nieczytelny i też jak się wydawało, był to ten herb, który od samego początku towarzyszył tryptykowi, okazuje się, że w tej części, części, która jest związana z męską stroną rodu, czyli to, z jej mężem, najprawdopodobniej wcześniej zapewne był inny herb, inne kolory herbowe, w których występował ten kształt. Kształt wykonany wtedy z jakiejś być może metalowej folii, która właśnie tutaj daje nam taki obraz w rentgenie. I w związku z czym był to zupełnie inny herb, była to zupełnie inna postać. Co więcej, pokazują nam jeszcze zdjęcia w podczerwieni. Otóż już całe zdjęcie właśnie tego skrzydła z fundatorką, musimy pamiętać o tym, fundatorka była tu od zawsze, tak jak śledzimy tutaj te przemalowania i te dodawanie, odejmowanie, ona ma wyraziste podrysowanie, więc ona była tutaj od początku. Ale zauważamy, że wiele się zmieniło w tym obrazie. Przede wszystkim został zamalowany tutaj zakonnik, identyfikowany jako zakonnik dominikański, bo ma tonsurę, ma taki ciemny płaszcz narzucony na jasny habit. Co ciekawe, układ jego rąk sugeruje, że nie jest on jednym ze świeckich donatorów, modlącym się o zbawienie i ofiarującym swoją modlitwę Bogu, jak ma to miejsce w przypadku donatorki. To jest taki układ do modlitwy złożonych dłoni. Ale jego dłonie są ułożone raczej w geście prezentacji, raczej w geście wstawiennictwa. Co znowu, jeżeli chodzi o ikonografię i przedstawianie zakonników, jest dosyć nietypowe i stawia pytanie o relację, jaka łączyła te dwie postaci. Plus jeszcze święty Jodok, który też jest przemalowany i za chwilkę opowiem, kim był wcześniej. Tutaj jeszcze widzimy zakonnika właśnie w zbliżeniu, widzimy układ jego dłoni, tak jakby jedną ręką tak popychał lekko donatorka, a drugą ułożoną w takim geście retorycznym zwracał się, kierował się właśnie ku opiece boskiej. Natomiast przyglądając się znowu zdjęciu w podczerwieni postaci świętego Jodoka, zauważamy, że dużo dzieje się tutaj w tej części. Nawet tutaj gołym okiem już na zdjęciu możemy zauważyć, że widoczne są ślady przemalowań. One tym bardziej widoczne są na zdjęciu w podczerwieni. Święty miał taki kaptur nałożony na głowę, ale też ciekawe jest tutaj ta gwiazda, którą my zbadaliśmy pod mikroskopem, bo właśnie badania pod mikroskopem są kolejnym naszym takim pomocniczym narzędziem w poznawaniu obrazów. I co się okazuje? Ona jest wykonana techniką chryzografii i malowania złotem. Możemy sobie wyobrazić, że nanoszenie tego typu elementów wykonanych złotem odbywało się na samym końcu, na już gotowej kompozycji. Natomiast to, co tutaj widzimy, to są fragmenty farby, które ewidentnie nachodzą na tą gwiazdę. I okazuje się, że włosy, które ma obecnie święty Jodok, były namalowane później. Były namalowane już na tej gwieździe, która znajdowała się na jego głowie. Jedynym świętym, który w tamtym czasie był przedstawiany właśnie z gwiazdą na czole, był święty Dominik. I tutaj też z pomocą, już w ogóle w uzyskaniu tego jego wyglądu, przychodzi nam rentgenogram, zdjęcie rentgenowskie i widzimy, że rzeczywiście pod tą postacią jest święty, jest postać mężczyzny w kapturze, który do połowy zakrywa jego głowę i ma ewidentnie tonsurę. Czyli mamy taką sytuację, że również postać świętego została przemianowana ze świętego Dominika, którego widzimy tutaj, na świętego Jodoka. Nie wiemy dlaczego. I również ten płaszcz, który nosi święty, również ta korona, która go identyfikuje, zostały domalowane później. I podsumowując, tak wygląda taka nasza rekonstrukcja tego,
co wynika z badań przeprowadzonych na tym tryptyku. Widzimy, że jest tutaj zamalowany fragment, który był związany z pierwotną kompozycją i są domalowane czy też przemalowane poszczególne elementy, na których do tej pory była wsparta interpretacja tego tryptyku. Tak jak wspominałam na początku, od lat 60. ten tryptyk opłakiwania miał taką pewną, stuprocentową, z jednej strony atrybucję, jako dzieło Jeana Bellegambe'a. Teraz już wiemy, że to nie jest tak stuprocentowo pewne. Z drugiej strony był określony w taki bezpośredni sposób jako fundacja pary małżeńskiej Grzegorza i Josine Muscron, którzy ofiarowali go właśnie polecając siebie tej boskiej opiece. Natomiast zdejmując te kolejne przemalowania, nie jesteśmy już ani pewni, już jakby musimy porzucić tą tezę o małżeńskiej fundacji. Kanonik, bo tak należałoby go już określać, ta postać męska, jest ubrany w komrze, jest ubrany w strój kanonika, po pierwsze nie mógł mieć żony, po drugie, jak już wiemy, jest domalowany później. Być może właśnie to jest jego herb, bo też przecież nie wiemy, ile było tutaj etapów ingerencji, ale możliwe, że to właśnie on był z rodu Muscron. Z jakiegoś względu, na którymś etapie, przejął własność tego tryptyku i zdecydował się, też nie wiemy dlaczego, na wymazanie pamięci zarówno o udziale w fundacji tego tryptyku, zarówno zakonnika dominikańskiego, jak i świętego Dominika. I obecność tych dwóch postaci sugerowałaby silny udział, silny patronat w ogóle zakonu dominikańskiego tutaj nad kobietą, która, jak teraz wiemy, była samodzielną donatorką tego tryptyku. Była jedyną postacią świecką, która była przewidziana w tym programie ikonograficznym i jedynie ona była polecana w opiece boskiej, czy też pamięci, wstawiennictwu, którego celem był ten tryptyk. Jak widzicie Państwo, badania technologiczne nie wyjaśniają od razu wszystkiego i często zostawiają nas z większą ilością pytań, niż zanim przyjrzeliśmy się temu dziełu i wyznam szczerze, że to nie jest jedyny taki przypadek, w którym pozostajemy z większą ilością znaków zapytania niż pewnych informacji. Ale dzięki temu, że przeprowadzamy te badania, przynajmniej wiemy, że mamy pewne elementy pewnego gruntu, stałego gruntu, od którego możemy wychodzić. I to tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę.